Witam Państwa, nazywam się Sławomir Gliński. Na co dzień pracuję w lotniczym pogotowiu ratunkowym, głównie jako mechanik. No i poprowadzę temat przeglądu przedlotowego, który niejednokrotnie, patrząc ze swojej, może niezbytnie długiej, ale jednak praktyki jako mechanik przez innych pilotów, jest troszeczkę czasami traktowany po macoszemu. I też jakiś czas temu jeden z pilotów zadał mi pytanie, jak bardzo się śpieszy, to co on ma sprawdzić? Akurat tu chodziło o Robinsona 44. No i wtedy nie do końca pomyślałem, ale dzisiaj bym mu powiedział, jak bardzo się śpieszysz i nie masz czasu poświęcić 5-10 minut na przegląd, to pojedź sobie po prostu samochodem. Oczywiście nie demonizując, ten przegląd, tak jak powiedziałem, nie zajmuje wiele czasu i tak naprawdę chciałem zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, które są pomijane. Bo wiadomo, że mamy checklistę, jedziemy po tej checkliście i wykonujemy konkretne punkty, ale niektórych trochę pomijamy. I jednym z takich punktów, których często gęsto, może nie tylko ja zauważyłem, też nadmienię, że część zdjęć, które gdzieś tam przygotowałem, to niektóre sytuacje są specjalnie zasymulowane, a nie to, że po prostu kogoś przyłapałem. Także taka sytuacja nie miała miejsca. No i temat, uważam, jeden z ważniejszych na początek przeglądu przedlotowego, to jest czystość szyby. Czystość szyby i jej przejrzystość. To oczywiście przykład też jest skrajny. Dlaczego to jest takie ważne? No to jest nasze bezpieczeństwo. Przez szybę dokonujemy, patrzymy dokąd lecimy, wyszukujemy przeszkód, ptaków, innego ruchu. No i czystość jest bardzo istotna, szczególnie w tym okresie, którym mieliśmy na początku roku, gdzie ilość owadów, które spotykamy niestety w powietrzu, jest bardzo duża. Ale nie tylko owady są ważne, bo też woda, którą możemy złapać po deszczu, tak naprawdę zaparowana szyba, też jest dużym zagrożeniem i też należy akurat tutaj do przeglądu, to zależy też, czy to mamy przegląd, jesteśmy po locie czy przedlotowy, bo to też sobie za chwilkę rozróżnimy. No i tutaj też niejednokrotnie spotkałem się z taką opinią, że wystartuję, wiatr zwieje mi tą wodę tak z szyby, włączę nadmuch, będzie fajnie, no nie? No niekoniecznie, bo jeżeli startujemy z lotniska i podrwiemy się to z pasa równego, gdzie widzimy dużo przestrzeni, jest w miarę okej. Okay. Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której akurat tutaj też śmigłowiec, jesteśmy śmigłowcem, przycisnęła nas gdzieś pogoda, lądujemy sobie. Wylądowaliśmy sobie, przeczekaliśmy, trochę popadało, nic takiego. Wystartujemy, zaraz nam tu wodę zwieje z szyby. No ale startujemy, robimy, sprawdzamy, że bo wylądowaliśmy gdzieś w ciasnym miejscu i widzimy, jednak warunki są nieodpowiednie do wykonania lotu i dobrze, i dobrą decyzją jest wrócić na to samo lądowisko. Tylko wystartować z taką szybą było prosto, a wylądować, gdzie nagle się okazuje, że to jest ciasne jednak było lądowisko i jak podchodziliśmy do lotu, to strugi nam zwiewały, bo mieliśmy też początkowo większą prędkość, tą wodę, było ok. A jak już wystartowaliśmy, nie rozpędziliśmy się do końca i lądujemy z tymi kroplami na szybie, no i jest problem. I to jest poważne zagrożenie. Tak wygląda. To akurat jest sytuacja sprzed pierwszego lotu w ciągu dnia. To mówię, to też sobie specjalnie ustaliłem. A tak widzimy. Właśnie tak jak powiedziałem, jak nam deszcz zapada tą szybę. To akurat sytuacja po locie, więc po prostu jak najbardziej nie było zagrożenia. Ale mówię, te drobne kropelki niby nic, a dużo nam zakrywają widoczności. I ta rzecz jest bardzo istotna moim zdaniem, która często gęsto jest jak pomijana jako przegląd dzienny i przedlotowy. Uważam, że za każdym razem na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Kolejnym takim aspektem jest to, jak pobieramy paliwo. To, że musimy zrobić odstoje każdego dnia, wszyscy dobrze wiemy, jak znaleźć wodę też w paliwie. To temat rzeka, wielokrotnie był poruszany i każdy dobrze o tym wie.
ale nie każdy wie, jaką kolejność powinniśmy zastosować w sprawdzaniu tego odstoju. Zasada jest taka, że pobieramy próbki najpierw z najwyższych punktów. Najpierw zwykle ze zbiorników, gdy akurat tu też przykład z Robinsona, pobierając paliwo z najwyższego punktu, najwyższego możliwego punktu do pobrania, woda spływa do najniższego punktu zbiornika. I z tego pierwszego punktu zbiornika pobieramy próbeczkę. I jeżeli chcemy znaleźć wodę, to właśnie tylko w taki sposób. Bo jeżeli byśmy pominęli sobie ten właśnie punkt najwyższy i pobierali go od najniższego, to sytuacja ma się tak, że ta woda stoi blisko, nazwijmy sobie, punktu w zbiorniku, z którego spływa już paliwo bezpośrednio do odstojnika i dalej z odstojnika dalej. Jak one już my pobierzemy sobie z odstojnika, to paliwo właśnie z tego najniższego punktu zbiornika pominiemy ten zawór, spłynie na dół, no to już tak naprawdę ono się wymiesza i nie wiemy, czy my mamy tą wodę, czy my nie mamy. I to już może być z marszu mylące. To jest temat jeden. Drugi temat to jest szczelność tych zaworów, która też często gęsto jest troszeczkę pomijana. I tutaj na zdjęciu, jak się Państwo dobrze przyjrzą, to przy samym zaworze, jak widzimy kontrówkę, jest dół zaworu i unosi się taka mała banieczka. Jest zamknięta. W Robinsonie akurat na wężyku zamykamy jeszcze dodatkowo, żeby ewentualnie jak coś zostanie tego paliwa albo był zawór nieszczelny, to nie spłynęło. No i pobierając odstój, zawsze staramy się to paliwo z wężyka spuścić, żeby po prostu niepotrzebnie go tam nie wozić, nie generować sytuacji niebezpiecznej. Ale to też ma drugie zastosowanie, bo jeżeli tak zrobimy, wylejemy z tego wężyka całe to paliwo, później robimy kolejnego dnia przegląd przelotowy i widzimy w tym wężyku to paliwo, to może się okazać, że ten zawór jest nieszczelny. No jakby ktoś mógł powiedzieć, no nic takiego, jest podwójny, tak? Ten zawór jest podwójny, mamy ten odstojnik, bo możemy sobie sami go stestować, znaczy otworzyć, zamknąć, a później jeszcze dodatkowo zacisnąć na wężyku. Tylko gdy jeszcze dopuścimy do sytuacji takiej, gdzie po drodze ten wężyk jest przerwany, no to nagle się może okazać, że to paliwo powolutku wylewa się nam do komory, przekładni, gdzie jakby nie było wyższe temperatury, pod spodem grzeje nam silnik i powolutku one sobie kapie, paruje. No i może dojść do pożaru i możemy w ten sposób wygenerować sytuację niebezpieczną, tak naprawdę z błahej rzeczy, gdzie tak naprawdę tylko niby pilot mówi, zrobiłem odstój, nie było paliwa, jest ok. Nie do końca. Trzeba na takie rzeczy drobne też zwrócić uwagę. Kolejny temat. Osłony. Wszelkiego rodzaju osłony, gdy je zamykamy, otwieramy. Często robimy to też tak trochę machinalnie, trochę nie zwracamy na to uwagi. No i niby nic, prawda? Bo zamknęliśmy, wszystko jest w porządku. Tylko nagle się okazuje, spotykamy taką sytuację. Może to nie być dokładnie widoczne, ponieważ w miejsce, w którym powinno być zabezpieczenie, jego nie ma, jest wytarte, a tam powinno być jeszcze taka blaszka zabezpieczająca, która częściowo też trzyma ten, zaraz zobaczymy drugie zdjęcie, motyleczek, który dociska tą naszą maskę i też jakby sprężynuje częściowo, działając jako taką dodatkowe zabezpieczenie. No i co może spowodować brak takiego zabezpieczenia? Po prostu utratę takiego motylka. On sobie wypadnie. No i się okaże, że wylądujemy gdzieś w polu. Ta maska czy otworzy się, czy nie otworzy. No wiadomo, lepiej, żeby się nie otworzyło, bo gdy się otworzy, może wyrządzić dużo szkód. Ale zakładajmy sobie, że gdzieś wylądowaliśmy. Robimy przegląd przedlotowy. Bo po każdej operacji powinniśmy sobie sprawdzić poziomy olejów, do tego zaraz podejdziemy. Ale już z takim czymś się okazuje, że no niespecjalnie możemy lecieć. Więc tutaj też zwracam uwagę, że drobiazgi.
drobiazgi, które czasem są pomijane, niejednokrotnie okazuje, że mają bardzo dużą wagę. A tak powinna wyglądać sytuacja normalna, zabezpieczenie. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Raz, że dodatkowo wpływa na dystans zamknięcia, a dwa, że no, nie zgubimy przede wszystkim tego elementu. Kolejny element, dokonując inspekcji w przedziale silnika, no, często gęsto na co zwracamy uwagę, no poziom oleju nie cieknie, jest ok, możemy lecieć. No, niby tak, niby nie. Większość silników w naszym dziale General Aviation jest chłodzone powietrzem. I odpowiedni opływ tego powietrza jest zapewniony przez szereg deflektorów, które są zabudowane na silniku. Te deflektory są zrobione z materiałów lekkich i cienkich przede wszystkim. I z uwagi na to, że jest duża, mimo wszystko, to są silniki tłokowe, które mają, mimo wszystko, pomijając fakt, że je wyważamy i one są oczywiście w normie odnośnie wibracji, to i tak pewien swój poziom wibracji mają. Jeżeli do tego damy też znaczący wzrost temperatur od momentu startu do momentu zatrzymania tego silnika, to dodatkowo dochodzi nam jeszcze rozszerzalność cieplna plus wibracje i metal potrafi pękać, w szczególności cienki. No i można powiedzieć, że pękło, nic takiego się nie stało. Tylko, że w tym momencie, to jest akurat zdjęcie bodajże z szóstego cylindra, który zwykle jest najcieplejszy, no i nagle tracimy chłodzenie. Te powietrze, które powinno dokładnie okalać i być kierowane na cylinder, one znajduje dodatkowo ujście w postaci takich pęknięć. No i to prowadzi do przegrzeń silników i w związku z tym do po prostu uszkodzenia danego cylindra. Ten cylinder potrafi tracić spręż, przegrzewa się, no i po prostu traci swoją żywotność. I jest to też bardzo, bardzo, bardzo temat bardzo ważny. W szczególności, że w ostatnim czasie, gdy były wysokie temperatury, no to jednak byśmy chcieli, żeby silnik jednak miał zapewnione odpowiednie chłodzenie. I jeżeli w czas zareagujemy, to te pęknięcia można relatywnie w prosty sposób naprawić, a jeżeli będziemy je puszczali, będziemy przymykali oko, że jeszcze może być, no to ten temat prowadzi do większych powikłań. Te naprężenia się przenoszą dalej. To akurat przykład skrajny, nie do końca związany z tym pęknięciem, ale też pokazujący, jak takie niby drobne pęknięcie w innej sekcji może się rozrosnąć do znaczącego problemu. I to akurat już to pęknięcie spowodowało to, że silnik trzeba było wyjąć, żeby wymienić cały deflektor, a to niestety jest bardzo dużo pracy. No i z punktu widzenia pilota, właściciela, niestety kosztowny temat. Więc lepiej zapobiegać w czasie. I właśnie na tym zdjęciu dobrze widać, jak to powietrze po prostu uciekało sobie w bok, nie chłodziło cylindrów. Jeżeli by był ten silnik eksploatowany dalej, mogłoby prowadzić po prostu do większego uszkodzenia. A to wymiarowo zobrazowane, jak duże to było uszkodzenie. Więc widzimy, że 130 mm na 270, czyli 13 cm na 27, to jest dużo. To jest prawie, że kartka 4. Kolejny temat pęknięć. Na to też nie zawsze zwracamy uwagę. I to oczywiście też jest przypadek skrajny, ale pokazujący, że nawet jak w kabinie ten element, który potencjalnie nie sprawdzamy jako pilot, orczyki na łączeniach podczas długiej eksploatacji może pęknąć. No i to takie pęknięcie, pominięcie czegoś takiego może prowadzić do znaczących powikłań.
Coś, czego też raczej piloci nie sprawdzają, nie wiedzą, że na ścianie, raz, że mają zestaw bezpieczników w kabinie, to też są te bezpieczniki na ścianach ogniowych, które też należałoby przynajmniej wizualnie sprawdzić, czy jest na środku zamknięty w tej szklanej bańce drucik oporowy, który jest nieprzepalony. Jeżeli jest nieprzepalony, to oznaka, że po prostu bezpiecznik jest w porządku. Jeżeli jest przepalony, to wiadomo, że podczas oględzin stwierdzamy przepalenie, no to dzwonimy do mechanika i taką usterkę likwidujemy. To jest akurat też z Robinsona 44. No i czym grozi na przykład spalenie akurat w tym przypadku bezpiecznika? Pierwszy bezpiecznik, niby nic, bo zegarek nam nie działa i niby każdy może powiedzieć, włączę klacza, to zadziała. No ale jak zajrzymy w instrukcję, to wyczytamy, że jednym z elementów, który musi działać cały czas, jest zegarek. To już jest rzecz, której pominąć nie możemy. Drugi bezpiecznik obsługuje przekaźnik elektryczny, który przekazuje napięcie z akumulatora na resztę rzeczy. I tutaj zrobiłem specjalne zdjęcie, żeby zwrócić uwagę na tą diodę, bo czasem potrafi się zdarzyć, że ona się przepala i wtedy widać, że nie ma ciągłości i to też należy wtedy to zwrócić uwagę mechanikowi. Takich też ciekawostek mogę powiedzieć, że warto moim zdaniem zwrócić uwagę, jeżeli wylądujemy gdzieś, znów szczególnie śmigłowcem, w miejscach świeżo koszonych i tak dalej. Jeżeli akurat nie mogą mi gdzie znaleźć zdjęcia, też przyznam się, nie chciałem na siebie wkładać trawy nigdzie, tylko zobrazować sytuację na wlot powietrza, żeby jeżeli zauważymy źdźbła, to po prostu wyjmować w czas, żeby nie dopuścić, żeby one gdzieś tam dalej sobie wpadało, zawczasu wyjmować. To temat niejednokrotnie też w lotnictwie głosowym poruszany, znacznik na wentylatorze, żeby zwracać na to szczególną uwagę, bo przy każdym uruchomieniu, tak na dobrą sprawę, przy przeglądzie przedlotowym, dziennym i przedlotowym, bo może to czasem nam się zdarzyć i czym to może skutkować, a no to, że jeżeli uruchomimy oczywiście na zbyt dużych obrotach, ten motor obróci się i zacznie to się odkręcać, tam zacznie się opiłkować, to na wszystko na stożku, bo to jest zamontowane na stożku, będziemy to głęboko wnikali w konstrukcję, zacznie to opiłkować, może wręcz ulec do rozpadnięcia, a nawet jeżeli tak się nie stanie, no to stracimy wyważenie tego naszego silnika i może dojść do jakiegoś uszkodzenia wewnętrznego, czego też nie chcemy w powietrzu spotkać. To taka ciekawostka. Wykonując przegląd dzienny, przeszliśmy po wszystkich wziernikach, zobaczyliśmy, poziomy oleju są ok. Wszystko jest fajnie. Gdzieś wylądowaliśmy w innym terenie, zachodzimy i patrzymy, nie ma oleju. Nie ma oleju w silniku. Nie? Przekładni, przepraszam, bo to jest przekładnia. I nagle możemy sobie pomyśleć, że jest wielki problem. No ale sprawdzamy uwagę, mamy przy okazji tam naklejkę teletempa i nie wykazuje nam oznak przegrzania, więc jeszcze nic takiego może się nie stało. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jak prosto wylądowaliśmy? Dlaczego to może być ten widok mylący? Zaraz mamy zbiornik z płynem hydraulicznym i on pokazuje, że jest poziom. Jest ok. Więc zwracając w jednym miejscu uwagę na te dwa wzierniki, dochodzimy do wniosku, że kurczę, stoimy w poziomie. Nie? Stoimy w poziomie i ten olej powinien być. Może stoimy i w poziomie, ale możemy stać na pochyłości. Stając na pochyłości, ten olej sobie spłynie. I to kolejna rzecz, która powinna nam zwrócić uwagę, czy coś jest w porządku, to czy nie. To zaglądamy sobie na tylną jeszcze przekładnię, akurat w śmigłowcu możemy i widzimy, że jest wyjątkowo więcej tego oleju. I to może nam dać taką sygnalizację, że jednak coś jest nie tak z naszym położeniem. No i w takiej sytuacji dobrze jest się przeparkować tym śmigłowcem, postawić go na równym i się okazuje, że tak naprawdę nie ma problemu.
A to też jest oznaka wykonania dobrego przeglądu przedlotowego. No to akurat inne ujęcie też tej samej rzeczy. Po prostu inna pochyłość po uruchomieniu, przebazowaniu się okazało, że jest wszystko w porządku, jest w normie, absolutnie nic się nie stało. A ponadto, jeżeli nawet spotkamy taką sytuację, no to automatycznie szukamy podcieku. Jeżeli nie widzimy podcieku, no to jest kolejna sygnalizacja, że to właśnie może być temat z pochyłością. Jeszcze mam jeden film, chciałbym Państwu pokazać. Bluzowany nic. Luźna kratka wlotu wentylatora. Luźne żeberko. Na takie elementy też powinniśmy zwracać uwagę, bo jednokrotnie tego też nie jest to w checkliście opisane. Możemy sobie przejść i niby jest w porządku, ale czym grozi taki obluzowany nit? W pewnym momencie ta łopatka może się oberwać, padnie nam wentylator, no i mamy po prostu raz, że uszkodzenie, dysfunkcję, nie możemy lecieć, a dwa, że wpadamy w duże koszta. I zwykle nikt tego nie chce, nikt tego nie lubi. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.